Cześć kochani, dzisiaj tutorial makijażowy, wiem, że wiele z Was na niego czekało, tylko tanie, sprawdzone perełki w akcji. Zapraszam Was do oglądania. Ten makijaż zacznę od oka i zawsze zapominam Wam pokazać ten element i robię go przed kamerą, a chcę, żebyście zobaczyli różnicę i chcę Wam pokazać w akcji zalotkę z Golden Rose. Ona tak pięknie podkręca rzęsy. Poszła w odstawkę moja zalotka z Sephory, bo ta robi to o wiele łatwiej, szybciej i jest o wiele ładniejszy skręt i jakoś lepiej chwyta te rzęsy. Zobaczcie, podkręcę sobie na prawym oku, zobaczcie jak to wygląda przed. Ja mam takie mocno rosnące w dół rzęsy, szczególnie tutaj na końcu są takie bardzo opadające. I podkręcamy. O, i to jest przy pierwszym zaciśnięciu zalotki. A zawsze jeszcze chwytam, poprawiam. No i zobaczcie, jak to wygląda. Ja już sobie nie wyobrażam nie podkręcać rzęs przed wytuszowaniem, bo o wiele fajniej wygląda każda maskara i o wiele ładniej później trzyma też ten skręt. Naprawdę, jeśli macie rzęsy rosnące w dół, to gorąco Wam polecam zalotkę. Często pytacie, dlaczego nie robię liftingu rzęs. Miałam parę razy lifting rzęs, ale z tego względu, że ja często przyklejam kępki, właśnie jakieś sztuczne rzęsy, to ten lifting utrudnia mi przyklejanie. Bo bywa tak, że te rzęsy po liftingu są bardziej podkręcone niż kępki czy rzęsy, które doklejam, więc to mi tutaj przeszkadza i burzy cały mój plan, dlatego też wolę zalotkę, jest to dla mnie o wiele wygodniejsze rozwiązanie. Podkręcam drugie oko i zaraz przejdziemy do korektora. I teraz jako bazę wykorzystam korektor z tej serii Just Free Skin Bel Hypoallergenic. To jest bardzo lekka, płynna formuła. Krycie lekkie do średniego, bardzo ładnie, bardzo świeżo wygląda i świetnie sprawdza się jako baza podcienia, przynajmniej u mnie. Wezmę sobie odcień numer 2 i będę go nakładać gąbeczką na całą powiekę, również tutaj pod łukiem brwiowym. Na Sugar Powder pojawiły się również te pigmenty, te pyłki sypkie z Bel. Ja postanowiłam je zamówić do nas, bo widzę, że mało sklepów je ma. Bardzo mi się podobają, mają przepiękną pigmentację. Złoto już Wam kiedyś pokazywałam, a postanowiłam, że tak, pokażę Wam swatche na ręce, żebyście zobaczyli dwa kolory. My mamy w sklepie numer 4 i numer 2, a dzisiaj będziemy używać 4 w tym makijażu. Oba są takie bardzo mocno błyszczące. I tutaj mamy odcień numer 2, to jest takie piękne złoto, a obok mamy odcień numer 4, którego dzisiaj będziemy używać. 2 i 4. I teraz ten odcień numer 04, nakładam pędzelkiem 240N z klawier na całą powiekę ruchomą. Będę go sobie tak wklepywać. Od razu wezmę czysty pędzelek, to jest 215N, nim porozcieram ten cień w załamaniu. I trochę go wyciągnę tutaj do kącika zewnętrznego. Zobaczcie, jak on się bardzo łatwo blenduje. A pamiętajmy, że to jest tylko jeden cień i jak on ładnie wygląda na całej powiece. Możemy nim zrobić też taki szybki makijaż, tylko wytuszować sobie rzęs, już nawet tak zostawić, tylko ładnie tutaj rozetrzeć granicę, albo delikatną kreskę sobie narysować, jak lubicie. Bardzo ładny jest zarówno ten numer 2, jak i ten numer 4. I łatwy w obsłudze. Wezmę jeszcze większy, puchaty pędzelek i to jest 269N. Też czysty. I
I teraz wezmę róż, przepiękny róż. Mamy w sklepie Fresh Blush numer 1 i numer 2. Jedynka jest bardziej brzoskwiniowa, dwójka jest bardziej wpadająca w róż. I ja tym różem jeszcze sobie wyblenduję załamanie. Zobaczcie, to jest taka piękna brzoskwinka, a ten jest bardziej różowy, ale oba idealne na wiosnę, dające taki naturalny, przepiękny rumieniec. Dwójeczkę biorę sobie na ten mniejszy, puchaty pędzelek, czyli to był 215N. I on mi się tutaj przepięknie połączy z tym moim cieniem numer 4. On ma lekko takie satynowe wykończenie. Ja bardzo lubię różem właśnie malować oczy, szczególnie jak róż jest tutaj w załamaniu, to on przepięknie podkreśla kolor tęczówki. I jak chcę, żeby ten kolor był tutaj intensywniejszy, to po prostu nabieram na pędzelek róż i go tak, zobaczcie, wklepuję sobie, żeby zbudować ten kolor. A jak chcę tylko taką delikatną smuszkę koloru, to wtedy bardziej pracuję takimi ruchami rozcierającymi. I wracam do dużego pędzla. I jeszcze wszystko tutaj ładnie łączę. Wszystko sobie porozcierałam i zobaczcie, że taki mógłby być w zasadzie skończony makijaż oka, jedynie wytuszowane rzęsy do tego górne i dolne i fajnie by to wyglądało. Natomiast chcę Wam pokazać jeszcze w użyciu m.in. nową kredkę z Golden Rose. To jest najnowsza taka piękna, kolorowa, wiosenna kolekcja, którą dostaniecie na Sugar Powder. I nie będę Wam tutaj wszystkiego pokazywać, jakieś pojedyncze produkty się pojawią, natomiast tej kolekcji poświęcimy cały osobny odcinek, więc jeszcze chwila cierpliwości. Ten fiolet chcę sobie nałożyć na całą dolną powiekę i to będzie mój taki kolorowy akcent w tym makijażu, więc nakładam kredkę na dolną powiekę. To jest taki dosyć jasny fiolet. Ja sobie go zaraz rozblenduję i jeszcze rozblenduję go odrobinką bronzera. Biorę malutki pędzelek, taki precyzyjny. Widzicie, on jest taki troszkę zaostrzony na końcu. To jest numer 225N z Klawier. Chyba nigdy nie zapamiętam tych nazw, bo ja nie mam głowy w ogóle do numerów, więc zawsze muszę sprawdzić, jaki to jest numer pędzla, bo po prostu mój mózg tego nie ogarnia. Nakładam sobie jeszcze bezpośrednio na pędzelek z kredki, ja uwielbiam tę metodę i takim sposobem też można sobie ładnie dołożyć koloru, czy właśnie rozetrzeć, gdzieś rozblendować. I teraz pędzelkiem nieco szerszym, czyli pędzelkiem 230N, ale też takim małym, nałożę tutaj odrobinkę bronzera, takiego cieplejszego, czyli wezmę sobie z Bella ten 02. I tak to jeszcze wszystko tutaj ładnie wykończę w momencie, jak będę nakładać korektor pod oczy, ale zrobimy takie wstępne blendowanie, żeby tu już ładnie dolną powiekę przygotować. Zastanawiam się nad linią wodną, ale chyba ją rozjaśnimy i użyję tam cielistej kredki. Ja jednak jestem uzależniona od cielistych kredek i rzadko się zdarza, że nakładam jakąś ciemną na linię wodną. Kiedyś to robiłam bardzo często, a teraz najlepiej się czuję w takim makijażu, jak mam rozjaśnioną tą linię wodną, bo od razu to oko jest takie bardziej wypoczęte. Tak, i w tym makijażu wymyśliłam sobie, że będzie mi tu pasował taki trochę przyciemniony kącik brązem. Mamy też dostępną paletę tych cieni w takich naturalnych, klasycznych kolorach, zobaczcie. I tutaj mamy błyski i mamy cienie matowe. Bardzo ładna jest ta kolorystyka i są satynowe. Ja użyję tego ciemniejszego brązu, wezmę go na ten pędzelek, tylko trochę sobie przeczyszczę ten taki zaostrzony na końcu 225N, bo on jest świetny do takiego zaznaczania góry, górnej powieki, tutaj przy linii rzęs z dołem, do zaznaczenia tego kącika, jest bardzo fajne. Nie będę sięgać daleko tym brązem, tylko mniej więcej tak
jedna trzecia, jedna czwarta długości tej powieki górnej. I tak samo będzie na dole i połączę to tutaj w kąciku. Zastanawiam się jeszcze, czy tą kreskę troszeczkę wyciągnąć, czy nie, ale to zaraz zobaczymy. Troszkę mnie to kusi. Słuchajcie, ten makijaż jest naprawdę prosty i fajne jest to, że tutaj możecie się na pewnym etapie zatrzymać, czyli tak jak mówiłam Wam wcześniej, tą górną powiekę sobie tylko zostawić, ewentualnie nawet troszeczkę bronzera tylko tutaj rozblendować na dolnej powiece, żeby ją lekko zaznaczyć. To jest wiele możliwości, ale możecie też zrobić tak jeden do jeden, tak jak ja to robię. Zachęcam Was gorąco, bo myślę, że to będzie fajny taki wiosenny makijaż z delikatnym akcentem koloru, nawet dla tych osób, które boją się tego koloru. Mam tutaj brązową kredkę z Claresy. One bardzo fajnie się rozcierają. Można też wykorzystać jako bazę pod jakiś ciemniejszy makijaż. Bardzo lubię te kredki. I to jest odcień numer 02 Black Coffee, o ile dobrze pamiętam. Zaraz, Black Coffee 02, zgadza się. Dobrze zapamiętałam. Jednak jak nie numer, tylko nazwa słowna, to od razu mój mózg łatwiej łapie. I postanowiłam, że tak, tu gdzie ten cień nakładałam, ten ciemny brązowy, troszeczkę sobie jeszcze dołożę, żeby wzmocnić ten efekt. I też tak, na linię wodną górną, widzicie tutaj przy rzęsach, nakładam tylko właśnie w tym kąciku, gdzie przyciemniałam go, tą brązową kredkę. I tutaj na dole tak samo, tylko kącik przyciemnię, a na resztę nałożę kredkę cielistą, ale to za chwilę. I teraz jeszcze na tą kredkę mogę dołożyć odrobinkę tego cienia z paletki z Belle, tego brązowego. Ja też niestety mam tendencję do uzawienia kącików tutaj, szczególnie w tym oku, ale w tym też mi się zdarza, więc zawsze jak nałożę i kredkę i cień, to jest większa szansa, że to przetrwa, bo sam cień łatwiej się może zmyć. Dobra, i teraz kredka cielista, którą też się cieszę, że mamy. To jest odcień numer 03. Ja już ją nieraz pokazywałam i ją nałożę tutaj od kącika wewnętrznego. I tak troszkę pomieszam tutaj, gdzie już zaczyna mi się ten ciemny kolor. Widzicie, żeby nie było takiego hardkorowego przejścia, to tak troszkę sobie ją przeciągnęłam na tę brązową kredkę i wtedy nam się robi takie fajne ombre. Nie ma tego odcięcia. Teraz się zastanawiam, czy coś tu jeszcze dać takiego jasnego, świetlistego. Może delikatnie rozświetlimy kącik wewnętrzny i tutaj wezmę w tym celu ten cień. To jest taki jasny, opalizujący na takie jasne złoto. Ten jest chłodny, ten też fajnie wygląda. Ale tu chyba bardziej mi pasuje ten. To jest mój taki stary pędzelek z Sephory. Ma numer 15. Nie wiem, czy on jeszcze jest w ogóle produkowany. Cieszę się, że go mam, bo bardzo go lubię do tego wewnętrznego kącika tutaj do nakładania, do rozświetlania. Bardzo fajny kształt. O, i tak sobie delikatnie to rozświetlimy. I teraz jeszcze nabiorę odrobinę tego fioletu, żeby go wzmocnić i jeszcze dołożę go pędzelkiem. Tak się prezentuje prawie że skończone oko. Teraz tuszujemy rzęsy i chyba przykleję jakieś takie pojedyncze kępki gdzieś w kąciku zewnętrznym. Tusz, który odkryliśmy ostatnio, że daje efekt prawie jak maskara z Paese, którą testowałam wcześniej, a jest jednak tańszy. To jest ten Heavenly Size z Claresy. On ma taką szczoteczkę, zobaczcie sobie na zbliżeniu. Z jednej strony jest taka krótka. Ma takie krótkie ząbki, a z drugiej jest taka, widzicie, ma dłuższe. Więc można sobie wyczesać je tak, jak chcemy. Ładnie rozdziela, ładnie wydłuża. Rzęsy podkręcone zalotką, więc jedziemy. Ja osobiście bardziej lubię używać tej krótszej strony.
O, i zobaczcie, bardzo ładnie rozdziela, bardzo ładnie wydłuża. Nie będę na razie tuszować dolnych rzęs, ale za to przykleję sobie kępki. I mam tutaj zestaw z klawier, mam z dwunastkami, mam gdzieś tu z dwunastkami. Tak, to jest ten miks ósemki, dziesiątki, dwunastki. I ja wezmę kilka dwunastek z tego zestawu. Przykleiłam dosłownie trzy kępki i myślę, że tak już zostawię, bo praktycznie nie widać, że one tu są, a jest troszkę bardziej, to jest trochę bardziej zagęszczona ta linia rzęs i bardzo mi się to podoba. I co? Teraz przejdę sobie do drugiego oka i wracam do Was z kolejnymi krokami. Oczy skończone i teraz przechodzimy do makijażu twarzy i tutaj mam nałożoną pielęgnację i teraz przechodzę do baz. Powiem Wam, że bazy pod makijaż to jest genialny wynalazek, bo dzięki nim możemy nawet zmienić wykończenie naszego makijażu, zmienić troszkę nasz podkład. Jak mamy na przykład podkład taki bardzo kryjący, o matowym wykończeniu, to jak nałożymy taką świetlistą, rozświetlającą bazę pod makijaż, to on lżej wygląda i to wykończenie jest bardziej takie satynowe, więc tutaj z bazami można się bawić, można kombinować, więc ja bazy bardzo lubię. I oprócz tego, że pięknie wyglądają na skórze, to jeszcze podkład po prostu dłużej się trzyma. Szczególnie ważne są te miejsca, okolice ust, nosa, wiecie, tam gdzie podkład się najszybciej, najłatwiej zbiera. Jak tam nałożymy bazę, to zawsze ten makijaż jest bardziej trwały. I tutaj dziś użyję dwóch baz. Zieloną bazę, czyli jak się domyślacie, neutralizującą zaczerwienienia, nałożę na mój nos i na policzki. I nawet jeśli teraz one nie są jakieś mocno zaczerwienione, to ja mam tendencję do czerwienienia i w ciągu dnia jest nieraz tak, że po prostu czuję, że te policzki płoną, więc ta baza zawsze sprawi, że ten rumień, to zaczerwienienie będzie bardziej zneutralizowane. A różową bazę łagodząco, nawilżająco, rozświetlającą nałożę po prostu na pozostałe partie twarzy. Zacznę od zielonej. Bardzo lubię konsystencję tych baz z Bell, bo one nie są takie, wiecie, jakieś silikonowe, takie ślizgające się po skórze, tylko one mi przypominają taką po prostu nawilżającą pielęgnację. Coś bardziej typu taki balsam nawilżający do skóry. Tak się prezentuje twarz z samymi bazami i teraz przejdziemy do krycia, do podkładu, a w zasadzie do kremu BB, bo użyję tutaj tego kremu z serii Peach. Ja już Wam go pokazywałam na kanale, jak on był dostępny tylko i wyłącznie w Biedronce, a teraz mamy go na Sugar Powder. On jest bardzo tani i bardzo fajny, świetny produkt na co dzień, jest w dwóch kolorach. Ja użyję odcienia Ivory. Jeśli byliście ze mną ostatnio na live na Instagramie, to już mogliście go zobaczyć w akcji. Sporo osób prosiło o porównanie z drugim kolorem, więc pokażę Wam na dłoni swatche, jak to się prezentuje i jaka jest między nimi różnica. Tutaj mamy odcień Ivory, ja je zaraz rozetrzę, to jest odcień jaśniejszy, czyli ten mój kolor, a tutaj pod nim jest odcień Natural Beige, czyli ten cieplejszy. I zobaczcie, tak to wygląda na dłoni, różnica nie jest za duża, wiadomo, że nie ma tutaj szerokiej gamy kolorystycznej, to są kremy BB, takie podstawowe, on się troszkę dopasuje do skóry. Natomiast na pewno jest to propozycja raczej dla jaśniejszych karnacji. I ja teraz biorę Ivory i nakładam go na całą twarz. I zobaczcie, jak pięknie prezentuje się ten BB na całej twarzy. Ma takie świetliste wykończenie i jego krycie określiłabym jako średnie. Może być delikatne, jeżeli nałożymy bardzo cieniutką warstwę, natomiast ja go lubię doklepać, na przykład na policzkach dać go trochę więcej, żeby bardziej krył. Natomiast bardzo mi się podoba to, jak świeżo i świetliście on na skórze wygląda. Teraz przechodzę do produktu, który Wy mi poleciliście. Zawsze jak pytałam o coś tańszego do konturowania, jakiś fajny zamiennik mojego Toma Forda,
to sporo osób mi pisało: Klaudia, przetestuj ten stick z Bella, jest zarąbisty. No i muszę wam przyznać rację, jest świetny, pięknie się rozciera, ma przepiękny odcień i myślę, że nawet osoba początkująca sobie z nim bez problemu poradzi. Więc ja nakładam go najpierw na policzki, oczywiście na nieprzypudrowany podkład. I będę go rozcierać za pomocą gąbeczki. Ja uważam, że ten odcień jest bardzo fajnie wyważony. On nie jest ani za chłodny, nie jest ani za pomarańczowy, więc wygląda naprawdę dobrze. I jak chcemy, można go dokładać też bezpośrednio właśnie na gąbeczkę, jak chcemy uzyskać mocniejszy efekt. Natomiast on jest naprawdę taki bardzo delikatny i łatwy do rozcierania i nie zrobicie sobie nim brzydkich plam, nie zdejmiecie sobie przy jego pomocy podkładu. Świetny produkt. Konturowanie zrobione i teraz nakładam korektor pod oczy. Just Free Skin, ten, którego używałam na powieki, tylko teraz nakładam trójeczkę. Biorę pędzelek płaski do korektora z Klawier numer 12S. Nałożyłam sobie go już tutaj na dłoń i nakładam delikatnie cienką warstwę. I małą gąbeczką wklepię, tak żeby nie uszkodzić sobie cieniowania na dolnej powiece, ale tutaj i tak wrócę do pędzelka od właśnie tej dolnej powieki, żeby wszystko połączyć, wyrównać. Najpierw wezmę czysty, to jest 223N. I jeszcze ten pędzelek, którym na dolną powiekę właśnie nakładałam bronzer, nim rozcierałam fiolet i nic tu nie dokładam, tylko właśnie takim przybrudzonym pędzelkiem jeszcze porozcieram delikatnie. I to samo z drugiej strony. Nie chciałam, żeby te dolne rzęsy przysłoniły mi makijaż dolnej powieki, szczególnie zależy mi na widoczności tego pięknego fioletu, dlatego wytuszowałam je tym precyzyjnym tuszem z Eveline. My też go mamy na Sugar Powder i zapomniałam o jego istnieniu, a ta szczotka jest idealna do dolnych rzęs i ona przepięknie rozdziela, jeszcze jak zdejmiecie nadmiar z tej szczotki, to jesteście w stanie pomalować te rzęsy, one wyglądają tak, jakby po prostu była henna na nich zrobiona, a w ogóle nie są sklejone, tylko są pięknie wydłużone i rozdzielone, także efekt wow robi ten tusz, szczególnie na dolnych rzęsach, jeśli macie taki problem jak ja, że one są długie, gęste, ale gdzieś tam powykręcane i jak używacie dużej szczotki, to one często nieładnie wyglądają i jeszcze bardziej są tak, nie wiem, podkreślona jest ich ta nierówność na tym oku, a tutaj po wytuszowaniu niewielką ilością tego tuszu wyglądają super. Teraz przejdę do różu rozświetlającego i rozświetlacza. Jeśli chodzi o róż, to przygotowałam sobie tutaj ten przepiękny róż, który wygląda na taki bardzo, bardzo jasny, ale zaraz zobaczycie, na policzkach wygląda po prostu obłędnie i jest widoczny. I to jest odcień numer 2. To jest róż o takim pięknym, świetlistym wykończeniu. Są 3 odcienie. Przynajmniej u nas. I pokażę wam swatche tych 3 odcieni, także wskazówka dla was. Oglądajcie film do samego końca, bo swatche niektórych produktów będą dla was na samym końcu filmu. Ci, którzy narzekają, że nie ma swatchy przy niektórych filmach, to jest wskazówka dla mnie, że nie oglądacie filmów do samego końca, bo czasami takie niespodzianki właśnie tam na was czekają. Więc proszę oglądać od początku do samego końca. Używam teraz pędzla 125N z Klawier i nakładam ten piękny róż na policzki. I
i uzupełnię go różem z palety. To jest paleta, w której macie, nie różem, tylko rozświetlaczem. To jest paleta, w której macie 3 rozświetlacze i róż. Przepiękna. To jest raczej taka chłodna tonacja. Ja nałożę odcień ten, mieszany z tym. Ten z tym. Nie byłabym sobą, jakbym nie mieszała. Ja uwielbiam mieszać ze sobą kosmetyki, bo wtedy zawsze możemy uzyskać jeszcze inny efekt. Jeszcze inny efekt? Jeszcze inny efekt. Jeśli rozumiecie, o co mi chodzi. Ok, i odrobinka bronzera. Bronzera numer 1. Dwójką kontrowałam oko, używałam dwójki na dolnej powiece, a do twarzy użyję sobie 1. I tej używam u siebie. Pędzel Maksineczka numer 02. I troszeczkę sobie wzmocnię konturowanie. I zaraz przejdziemy do pudru. Nakładam go w te miejsca, gdzie nakładałam wcześniej ten bronzer kremowy. I mam tutaj puder Hicior, który wiem, że kochacie, ale wiem, że nie każdemu udało się go upolować, jak był w Biedronce, a my go mamy na Sugar Powder. Oprócz niego mamy też ten puder, jak on się nazywa? Illumi. Ten taki bardziej rozświetlający. Więc sprawdzajcie nasz asortyment, bo możecie się zdziwić, jakie perełki, które były nie do kupienia, są u nas na Sugar Powder, szczególnie z marki Bell. Ten puder przepięknie wygładza i on daje trochę efekt podobny jak Blur, natomiast jest to puder prasowany. Ja go lubię nakładać i pod oczy, i na środek twarzy. To jest jeden z moich ulubionych, hitowych pudrów. Jedno opakowanie niestety mi się rozbiło, ale na szczęście mam nowe. I użyję sobie pędzla do pudru z Golden Rose. Najpierw delikatna warstwa na środek twarzy tego pudru. A za chwilę wezmę sobie mniejszy pędzelek i nim nałożę ten puder pod oczy. Boków twarzy nie będę pudrować. I pędzelkiem 269N nakładam go pod oczy. Pięknie pachnie brzoskwiniami, więc idealny produkt dla wszystkich fanek, które uwielbiają kosmetyki, które pachną owocami. I brwi zostawiłam na koniec. I tutaj też mam coś, co chcieliście bardzo zobaczyć. Nie na koniec, na prawie sam koniec, bo jeszcze usta, nie zapominajmy. Do brwi przygotowałam najpierw oczywiście dobrze Wam znany żel z Claresy. I nim pomaluję sobie początki tych brwi, a na reszcie... pokażę Wam ten koloryzujący żel do brwi z Claresy. On nie jest aż tak mocno utrwalający jak ten, natomiast daje kolor. I jeśli używacie tamtego żelu, to już nie musicie po prostu w ogóle malować niczym innym brwi, bo możecie sobie je bardzo ładnie uzupełnić. A ja tutaj nakładam ten bezbarwny na początek, żeby sobie nie zrobić takich, wiecie, mocnych, ostrych przodów przyciemnionych, bo ten żel do brwi koloryzujący naprawdę daje dość intensywny kolor. On jest w kolorze ciemny brąz i jasny brąz i pokażę Wam tutaj u mnie na ręce, jak to się prezentuje. Mi tutaj brakuje takiego odcienia jeszcze jaśniejszego, fajnie jakby był taki jasny, taki szarawy, chociaż i tak absolutnie nie są te odcienie rude, nie wpadają w rude tonacje. Tutaj macie ten jaśniejszy, którego ja będę używać. Tu jest ten jaśniejszy, jasny brąz, a tutaj obok macie ciemny brąz. I jeszcze może tak, o, wezmę szczoteczki. Jasny i ciemny, zobaczcie, tak to się prezentuje. I ja oczywiście zdejmuję nadmiar tego jasnego i nakładam.
Zanim przejdziemy do makijażu ust, pokażę Wam obiecane swatche jako taką małą zapowiedź nowej kolekcji z Golden Rose. Wybrałam tutaj trzy błyszczyki, które mają drobinki i one pięknie błyszczą się na ustach, ale ciężko je ocenić patrząc na nie w opakowaniu, dlatego postanowiłam, że pokażę Wam je na ustach. Zaczynamy od tego, który wydaje się być błyszczykiem kosmicznym i nie do użycia, ale zobaczcie, jak ładnie prezentuje się na ustach. To jest odcień numer 02. Wyobraźcie sobie, że tego tutaj nie ma. Niestety nie jestem w stanie zrobić nic z moimi ustami, które ostatnio mi popękały. Ale chciałam Wam powiedzieć, że wszystkie błyszczyki, które mają w sobie takie niebieskie drobinki, one przepięknie wybielają zęby. Więc jeśli szukacie błyszczyków, które dadzą taki optyczny efekt, to to jest odcień dla Was. Konsystencja tego błyszczyka jest dosyć gęsta i jest to błyszczyk, który długo utrzymuje się na ustach, bo on bardzo mocno się do nich przyczepia, nie skleja tych ust, nie lepi się nieprzyjemnie, jest bardzo komfortowy, natomiast jak na błyszczyk jego trwałość jest naprawdę świetna. Teraz czas na błyszczyk, który jest taki bardzo rozświetlający, on ma w sobie mnóstwo jasno-różowych drobin i zobaczcie, jak przepięknie odbija światło, to jest błyszczyk, który będzie cudownie powiększał usta, odcień numer 01. Będzie też wyglądał przepięknie nałożony na pomadkę w odcieniach różu. Na koniec zostawiłam chyba mojego faworyta, to jest odcień numer 03 Sunkist i to jest taki odcień najbardziej zbliżony do koloru ust. Przypomina mi bardzo błyszczyk z kolekcji Smashbox sprzed 2 lat, który kosztował w okolicach 100 zł, ten kosztuje 17,90 w cenie regularnej, przypominam. I zobaczcie, jak on pięknie wygląda na ustach, na samych ustach. To będzie cudowne połączenie z pomadkami w odcieniach nude. W środku mamy drobinki złote, srebrne, pomarańczowe, czerwone. Bardzo ciekawe połączenie. I teraz już przechodzimy do docelowych ust, które będą nam idealnie pasować do tego makijażu. Zacznę od tego, że konturówki z Belle Hypoallergenic to jest mój hit od lat, od wielu lat. One kosztują 13,99 w cenie regularnej, a naprawdę są genialnej jakości. Można nimi malować całe usta i czuć się z nimi komfortowo, pięknie długo trzyma się kolor. A ja ostatnio odkryłam, że idealnie zgrywają się z pomadkami Claresy. Jeśli tak jak ja lubicie takie naturalne kolory, odcienie ust, bardziej nasycone, nudziaki, to musicie mieć te trzy odcienie konturówek, czyli odcień numer 01, 02, 03, czyli jedynka, jasny nudziak, dwójka, taki nudziak w róż wpadający i trójka, nudziak już mocniej nasycony i nimi możecie sobie pięknie wykonturować usta. I ja teraz tak, użyję sobie jedynki, najpierw zacznę nią obrysowywać usta. Zobaczcie w ogóle, jak ona pięknie szybciutko sunie. I to też jest taki odcień, który możecie sobie delikatnie wyjechać poza kontur ust i ona jest tak zbliżona do koloru ust, jest tak naturalna, że można nią ładnie, delikatnie usta powiększyć. Do tego teraz pomadka nawilżająca z Claresy numer 01. I ona tutaj jest idealna przy moich popękanych ustach, bo jest kremowa, jest nawilżająca, komfortowa i jednocześnie ładnie mi przykryje te wszystkie zaczerwienienia, które gdzieś tam przebijają. Biorę też pędzelek. To jest ten pędzelek do korektora. I nim jeszcze powklepuję pomadkę. To jest dosyć jasny odcień, taki bardzo jasny nudziak, trochę kardashiankowy, który ładnie wygląda właśnie z ciemniejszym konturem, z ciemniejszym obrysowaniem i tak już by mogło zostać. Natomiast mi się jeszcze bardzo podoba dodatek delikatny tej trójki, czyli tej ciemniejszej konturówki. Ja jej jeszcze dokładam odrobinkę tutaj w kącikach i właśnie łuk kupidyna i dolna warga.
Tak się prezentuje skończony makijaż. Teraz zdradzę Wam, że inspiracją do niego była ta piękna opaska, którą dostałam na urodziny od Ewelinki, którą serdecznie pozdrawiam. Te kolory, które tutaj są na opasce, widzicie też na oczach. Mam nadzieję, że skusicie się i odwzorujecie ten makijaż, albo przynajmniej któreś jego elementy, bo pamiętajcie, że on na poszczególnych etapach też wygląda bardzo fajnie. Wystarczy wytuszować rzęsy, dodać delikatną kreskę. Jest to prosty, fajny makijaż, taki wielofunkcyjny, bo możecie zrobić go w całości, albo właśnie zakończyć go na jakimś etapie wcześniejszym, jeśli nie chce Wam się bawić, chcecie go zrobić szybciej i chcecie skorzystać z jego prostszej wersji. Pamiętajcie, że z kodem 8 marca macie 15% rabatu do końca tygodnia na Sugar Powder i ten rabat działa na wszystko, totalnie wszystko. Na kosmetyki, na akcesoria, na gumki, wszystko oprócz Klaresy, bo z kodem Klaresa macie na markę Klaresa 20% rabatu. Więc zapraszam Was na zakupy, dajcie znać, na co będziecie polować, co Wam się spodobało. Tutaj dzisiaj były same tanie perełki, same sprawdzone, świetne kosmetyki, które ja uwielbiam. Sprawdzają mi się w dziennym makijażu, w wieczorowym makijażu i uważam, że ich jakość jest na równi z kosmetykami o wiele droższymi, z kosmetykami selektywnymi, więc mam nadzieję, że odkryjecie dzięki mnie, dzięki temu filmowi swoich nowych ulubieńców. Pamiętajcie, żeby zostawić kciuki w górę i widzimy się w kolejnym filmie. Pa! I'm thinking so irrational. You flew me international now. We could spend hours reading the signals, but that's so unoriginal. What if we took this back to my house? Under all these lights, I gotta take a minute, take a minute, take a minute to calm down. But I feel like if I told you I was ready right this minute, do you think that it would turn you on? I just feel like you need to know. If I told you I was ready right this minute, would you just run off and tell someone? I just